Witajcie moi mili na kanale Planu Duszy. Bardzo chciałam Wam podziękować za wszystkie komentarze, za to, że subskrybujecie. Niedługo się chyba zbliżymy do takiej cyfry jak 10 tysięcy i mam zamiar przygotować dla wszystkich, którzy subskrybują kanał Plan Duszy, losowanie trzech czytań tarota, więc bądźcie czujni, kiedy osiągniemy 10 tysięcy, będzie taki krótki komunikat i taka wdzięczność ode mnie z mojej strony za to, że właściwie jesteście tutaj ze mną i słuchacie, bo bez Waszej obecności robiłabym czytania dla siebie po prostu tylko i dla znajomych, dla tych, którzy są wokół mnie. W każdym razie jestem bardzo wdzięczna i chciałam jeszcze Wam powiedzieć, że doceniam każdy e-mail, każde podziękowania i wszystkie dobre słowa, które kierujecie w moją stronę. Oprócz tego będzie jeszcze kurs Planu Duszy w marcu w Warszawie od 6 do 8. To są 3 dni w Warszawie. Organizatorem kursu jest Ars Libra i Ars Libra też zamieścił pan Włodzimierz wywiad ze mną w czwartym wymiarze, także jeśli ktoś chciałby trochę poczytać i ma ochotę kupić sobie to czasopismo, to tam może znaleźć kilka słów na temat o mnie i o planie duszy też. Nie ma tam ani słowa o tarocie, natomiast tarot będzie tutaj i właśnie będziemy zaczynać teraz czytanie dla każdego znaku na luty. I zaczynamy od wodnika. Zapraszam Was. Witam wszystkie koziorożce w czytaniu na luty 2020. Tak wyszło, że jesteście w tym lutym ostatnim znakiem, ale przyjdzie taki czas, że będziecie pierwszym. Więc na razie popatrzymy, jaka jest energia z tarota kabalistycznego jako główna na miesiąc luty dla koziorożców. Prosimy jedną kartę. Królowa mieczy. Ha. Coś będziecie tutaj na ostro mówić prawdę. Czy to sobie, czy to innym. Będziecie chcieli powyświetlać wszystkim, o co chodzi. Może będziecie bez ogródek mówić o swoich uczuciach, może nie. Może będziecie mówić, ponieważ ja powiedziałam, że o uczuciach może nie, ponieważ to jest woda powietrzna, ta królowa. I ona świetnie się posługuje mową jako narzędziem. Właściwie potrafi kogoś podnieść na duchu, a potrafi też go właściwie zniszczyć słowem, tak? Bo też tak można zrobić. To jest osoba, która potrafi być bardzo dynamiczna, bardzo prawdziwa. Jednocześnie też potrafi być dyplomatką, jeśli chce oczywiście. Natomiast też się zdarza, że potrafi mówić prawdę prosto z mostu, bez żadnego patrzenia na żadną dyplomację, po prostu to, co myśli, to powie. Bez tego filtra pomiędzy umysłem a ustami. I wtedy bez tego filtra to jest trochę gorzej, ponieważ nie wszyscy przyjmują takie prawdy w sposób taki przyjemny. Niektórzy ludzie się obrażają, inni są właściwie tak zranieni, że już nie chcą nas znać więcej, jeżeli używamy właśnie tej takiej energii królowej mieczy. Ona może być świetnym doradcą, ponieważ nie będzie tutaj ukrywać jakichś ważnych szczegółów w podpisywaniu umów i tak dalej. Może to być Wasza energia, a może to być energia na przykład kogoś, do kogo udacie się po poradę, tak? To może być lekarz, psycholog, to może być jakiś prawnik, doktor, to już mówiłam, lekarz, sędzia, no po prostu ktoś, kto jest osobą na stanowisku i właściwie posługuje się swoim intelektem i może nam tutaj doradzać, tak? Bo to też może być taka energia. No dobrze, zobaczmy, co jeszcze tutaj wokół tej karty się pokaże, żeby można było trochę więcej powiedzieć o tym, co dalej, co w tym lutym. Poprosimy o 8 kart dla koziorożców na miesiąc luty. Mam taką talię, która jest taka bardzo ziemska, bardzo szamańska. Tak przynajmniej ja ją czuję. Taka jest solidna.
swoich wypowiedziach. Zobaczymy. Ok. No to 8 kart teraz. Proszę o prowadzenie, żeby tutaj była sama kwintesencja tego, co powinniście, czy chcecie, czy powinniście usłyszeć. Nie wszyscy może niektórzy. Nieraz czytania są takie specyficzne. W każdym razie mamy tutaj cztery żywioły, ogień, tutaj powietrze. Tutaj mamy kielichy. Tutaj monety. I to ma się do... Tak jak nasze myśli, nasza energia twórcza, nasze uczucia, no i emocje, i pieniądze, i ciało fizyczne, mamy też wynik i nadzieję, obawy. Natomiast tutaj w tle jest karta 8 kielichów, gdzie ta karta mówi o potrzebie odejścia. Odejścia, zostawienia ze sobą czegoś, co nie daje wam ani wzrostu żadnego już. Być może jeszcze łączy was z tym miejscem jakiś sentyment, jakaś taka, taka żałość, takie poczucie, że właściwie ojejku, tyle tutaj przeżyłam i teraz gdzie ja mam iść? Natomiast ta karta nie da spokoju, to znaczy ona mówi o tym, że nie będziecie mieć spokoju wewnętrznego, bo tu coś was ciśnie do tego, żeby wyjść tutaj gdzieś w jakąś drogę, być może wspiąć się na wyżyny, rozwinąć się. 8 kielichów to jest karta brama, która mówi o jakiejś konieczności wyjścia z miejsca, w którym jesteście. To może być praca, to może być związek, to może być inny aspekt. Tutaj mamy pod spodem jeszcze 9 buław, to jest takie trzymanie swojej pozycji, troszeczkę w zamknięciu też, bycie w zamknięciu, bo to jest takie zbieranie doświadczeń i potem takie zamykanie się trochę. Bycie przygotowanym w stresie, takie oczekiwanie, że coś może się zdarzyć, czy będzie się działo i muszę być zawsze czujny i gotowy, żeby się tutaj obronić. Więc no, może już czas właśnie przestać w ten sposób i zobaczyć, co można innego zdziałać. Trochę przesunę. I zobaczymy. Energia słońca odchodzi do przeszłości. Słoneczne dni, czy takie poczucie jasności umysłu, czy wiary w siebie, czy w to, że tutaj w tym miejscu, w którym jesteście, jest to, czego szukaliście, tak? To jest też tutaj królowa, też ma dużą jasność umysłu, więc słońce jest bardzo pozytywną kartą. I czemu odchodzi? Nie wiem. Zobaczymy, co przychodzi w takim razie. A przychodzi radość. Dla niektórych to zaręczyny mogą być, dla innych w ogóle świętowanie, budowanie jakiegoś gniazdka. Czyli niektórzy z was mogą odchodzić z domu rodzinnego, żeby połączyć się ze swoim mężem czy żoną. Inni mogą się wyprowadzać, bo praca na przykład i też świętowanie, wyjście do sukcesu, zakończenie studiów, różne rzeczy, zmiana kariery. Dużo radości, tu też dużo radości. Ta królowa jest tutaj taka w prawdzie, więc jest trzeba odejść, ale to może nie być takie smutne to odchodzenie tak naprawdę do końca. Może to być potrzeba takiego wzrostu i czujecie, że no fajnie by było zostać, ale muszę iść. O, w tym sensie, nie takim, że o Jezu, muszę iść, tak? To tak nie. Przynajmniej na ten moment. Na ten moment również. Utrzymuje to, ta energia się utrzymuje, ponieważ mamy asa mieczy, który mówi o takiej koronnej myśli. Tak jakby zaczynała się wasza nowa kariera, tak jakbyście wystartować mieli z nową pracą, z nowym pomysłem, z nową firmą. Po prostu wszystko, co nowe, jeśli chodzi o karierę, o pomysły na siebie, czy na swoje życie, tudzież właśnie rozpoczęcie jakiejś wspólnej drogi, czy może rozpoczęcie kariery jako doradca, tak? Czy właśnie na stanowisku jakimś, po ukończeniu jakiegoś kursu, czy w ogóle jakaś w każdym razie nowość idzie do was.
I to duże. Bo to jest wielki potencjał tak naprawdę. No i nadal mamy świętowanie. Koziorożec tutaj może świętować w pracy opijanie, nie wiem, jakichś awansów czy dobrych wyników uzyskanych w sprzedaży czy w innych, jeśli macie inne dziedziny. W każdym razie to nadal jest opijanie, radowanie się, dużo takich pozytywnych emocji związanych właśnie z radością, tak? Więc to słońce jest, tutaj potencjał, tutaj cieszymy się, tu się też cieszymy. Właściwie wygląda to na luty, w którym będziecie mieli dużo momentów do radości, do zabawy, do przyjemności, do śmiechu, właściwie poczucia, że życie jest piękne. To jest cudowne, bardzo ładne. Natomiast tutaj mamy szóstkę, jeśli popatrzymy na uczucia, relacje z innymi. Szóstka to też jest karta mówiąca o spokoju, to też jest karta brama, która mówi też o podróży, o wyjeździe, o zmianie, o potrzebie przeniesienia się w inne miejsce. Miejsce spokojniejsze, bo tutaj, jak widzicie, mamy ogromne fale, bo to szóstka jest po piątce mieczy. I po takich stresach, po konfliktach przychodzi moment wyciszenia. Być może właśnie kończy się, przynajmniej dla niektórych koziorożców, czas w związkach, kiedy były jakieś konflikty. I teraz jest jakaś tutaj potrzeba wejścia w spokój, odpłynięcia, wyciszenia tego umysłu kompletnie, ponieważ wszystko układa się tak, jak powinno. Przychodzą jakieś oferty pracy, przychodzą przyjaciele, są ludzie wokół. Macie dwie karty bramy, które mówią o przeprowadzce, o opuszczeniu miejsc, w których do tej pory jesteście, lub zmianie myślenia, bo to też może tak być, bo to może być też wewnętrzna taka przemiana na kogoś, kto rozumie siebie lepiej, tak? Bo królowa mieczy to jest zrozumienie. Całkowite zrozumienie, dlaczego ja tutaj jestem i do czego ja tutaj jestem i co właściwie ja tutaj robię i że warto jest na przykład wzrastać, świętować, bawić się. W finansach mamy 8 buław, które też mówią o jakiejś dobrej informacji, dobrej wiadomości, która nadejdzie być może bardzo szybko. Na temat finansów na przykład, na temat jakiegoś awansu, czy no, będzie tu na pewno jakaś sytuacja, którą będzie można świętować, bo mamy właściwie tą szybkość działania takiego, tą kreatywność, tą informację, czy przebłysk, przyjdzie list, przyjdzie awans, przyjdzie ktoś i pogratuluje i pieniądze zaczną płynąć. O tak, rewelacja. No zobaczmy, co jeszcze. No i koło fortuny. Macie nadzieję na fortunę. Macie nadzieję na otrzymanie od losu wszystkich dóbr, bogactwa, o znalezienie się na szczycie tego koła. Bo koło fortuny, pamiętajmy, właśnie fortuna kołem się toczy, więc to może być różnie. Czasami koło jesteśmy na tym samym czubku, a czasami jesteśmy na dole, więc jeśli jesteśmy na dole, to a koło się obraca, to znaczy, że idziemy do sukcesu i tak jak patrzę na to czytanie, to wygląda, że wy idziecie do sukcesu, że macie nadzieję na ten sukces, że właściwie oczekujecie wręcz tego sukcesu, że jesteście przygotowani na to, że to wszystko się tak układa, jak sobie to wymarzyliście, czy zwizualizowaliście, że to jest taka wizja na przyszłość dla was, tej radości, tej fajnej energii, takiej słonecznej, która się pokazała. Wynikiem jest tutaj siódemka kielichów, bardzo popularna siódemka w czytaniach lutowych. W ogóle siódemki popularne i tutaj mamy wybór. Macie do wyboru. Możecie tutaj wybrać. Właściwie z wielkiego bogactwa, które was otacza. Możecie wybrać, co chcecie. To jest też taki wzrost, to jest na drzewie życia w Necach siódemki, więc to jest nazwa tej sefira, zwycięstwo. Więc mamy tutaj bardzo dobrą sytuację. Ja jeszcze tylko chciałabym sprawdzić tą królową mieczy, koło fortuny i te 7 kielichów.
bo to są karty, które chciałabym jeszcze lepiej zinterpretować. Chociaż siódemka, szóstka i ósemka też by się przydały. Zobaczymy na spontan. Poprosimy o karty wyjaśniające. Królowa, tak. Taką mam tutaj chęć. Prosimy o wyjaśnienie. Szóstki, ósemki. W tle jest oferta miłości. W tle jest rycerz, który też mówi o podjęciu akcji i podjęciu działania. Czyli jakbyśmy popatrzyli na te dwie karty. No macie bardzo dobre. Tu są pod spodem dwie dziewiątki. Tu spełnione marzenia. Tutaj dziewiątka była. W każdym razie ten rycerz mówi, podejmij to wołanie. Idź za głosem, który ciebie woła. Idź do szczęścia. Tak, tak to widzę. Tutaj też mamy rycerza, który też mówi, trzeba podjąć działania, trzeba się ruszyć. To jest takie ciśnienie tutaj z duszy, żeby działać, żeby właśnie z tą koronną myślą, z tym jasnym umysłem oglądać świat, żeby pozostać w tej energii, bo to jest bardzo dobre postrzeganie siebie. To jest dążenie też do prawdy w życiu swoim i do radości. Takie odczuwam tutaj wibracje. No i tu mamy powtórzenie tej królowej mieczy. Czyli to jest właśnie odejście od kłamstwa, od konfliktów. To jest wyświetlenie sobie wszystkiego, zobaczenie, że można inaczej, że można się przenieść, że można zdecydować się na jakieś inne kroki, że można popłynąć przez tą rzekę, przepłynąć czy jezioro i znaleźć się zupełnie w innej rzeczywistości. To może też być, że umysł uciszycie i też odczujecie taki bardzo ogromny, duży wewnętrzny spokój. Tutaj się nam pokazała dwójka mieczy. Więc tutaj możecie nie wierzyć na przykład w to, że ktoś przyśle wam informację o możliwościach finansowych albo o tym, że możecie coś zainwestować albo że możecie coś tutaj otrzymać. I kiedy taka informacja przyjdzie, to wy możecie akurat nie umieć podjąć decyzji, czy to wziąć, czy tego nie brać, tak? Więc to tak wygląda, jakbyście tutaj nie byli gotowi w ogóle troszeczkę na to przyjęcie informacji, czy o sukcesie, czy o tym, bo to też jest fizyczność, więc o tym, co się dzieje na przykład z ciałem fizycznym, to też może dotyczyć takiej sprawy. No ale tak patrząc obiektywnie, to mam wrażenie, że może chodzić o niedowiarstwo, że jak to ja, tak to może być. No też mamy powtórzenie tej energii ośmiu kielichów tutaj, czyli macie nadzieję, że jak opuścicie to miejsce, to wam los będzie sprzyjał, że będziecie wspierani przez ten los, że dostaniecie swoją nagrodę, że przyjdzie do was wreszcie to wszystko, o czym marzycie już od lat. I na siódemkę mamy siódemkę, tylko tutaj mamy wodę, a tu mamy ogień, tak? Więc mamy tutaj taką wizję tego, że trzeba się bronić przed czymś, że może trzeba się bronić przed tym wyborem, a to wcale nie trzeba, bo tu też macie tak właśnie pokazaną tą kartę, bo tu jest wybór i tu jest jakiś wybór, więc bronić się przed wyborem, bronić się przed wybraniem jakiegoś jednego kielicha, bronić się przed wybraniem jakiejś ścieżki, obstawać przy swoim. Możecie tutaj chcieć na przykład złapać wszystkie te kielichy i to może być właściwa decyzja, więc tu indywidualnie, bo to czytanie jest ogólne, więc tu indywidualnie będziecie czuli, czy ta propozycja, gdzie macie na przykład do wyboru ileś kilka rzeczy, czy możecie na przykład
skorzystać z kilku, czy musicie wybrać jedną tylko, czy musicie jeden kielich wybrać, w którym na przykład są tylko pieniądze, tak? Czy możecie na przykład mieć swoją wizję i zdecydować, że ja biorę trzy, tak? Bo tutaj mamy trzy kielichy, ja biorę trzy, no i tak będzie, tak? Bo to jest moja decyzja na ten temat. Więc wygląda na to, że będziecie przechodzić jakąś transformację, będziecie odchodzić z miejsca, w którym jesteście, będziecie podróżować. Jeśli nie będzie to podróż fizyczna, na pewno będzie to wasza podróż wewnętrzna do spokoju, do radości, do takiego zobaczenia, że macie mnóstwo rzeczy wokół siebie, z których możecie wybrać i macie z czego się cieszyć, bo tu mamy słońce, tu mamy cztery buławy. Macie możliwość budowania sobie swojego świata, swojego domu, swojego życia na takich zasadach, jakie chcecie, tak? Zobaczmy, co jeszcze nam powiedzą karty wyroczni. Poprosimy o jedną kartę dla koziorożców na luty. Jedna karta koziorożce luty. Porada, wsparcie, informacja. No, to jest takie zachwycenie się. Po prostu urok, zachwycenie się życiem, zachłyśnięcie się wręcz światem, pięknem i radością. To jest święte przeznaczenie, te karty wyroczni. I ten ptaszek tutaj mówi o takim byciu bardzo zadowolonym. Na tej karcie tutaj mamy wróbla, który sobie siedzi w bardzo zielonej trawie, w takim uroczym miejscu. Te wróble, jak żyją w takich gromadach, czują się takie zadbane, takie zadowolone z życia i żyją wtedy swoje życie takie w pełni, przeżywają. Wiele kultur właściwie łączy wróbelka z radością, tak? Z zakończeniem jakiegoś okresu przeżywania trudności czy bycia smutnym. I tutaj wróbel pozwala odczuwać taki triumf nad wszelkimi niedogodnościami życiowymi, czyli radość. Ta rozkosz tutaj, bo to jest też taka właśnie rozkosz, to jest rozkosz, która zagości w waszym życiu. Więc możecie sobie przyklasnąć, możecie radować się, klaskać, tańczyć, spędzać czas z innymi. Tak jak tutaj mamy trójkę kielichów, czy czwórkę buław, czy też mamy słońce. Te karty też mówią, zróbcie jakieś party, czyli zróbcie jakieś przyjęcie, bawcie się, doświadczajcie radości, ile tylko można. Bo ta radość powoduje, że będziecie mieli ogromną kreatywność w sobie. To tak jak tutaj jest ten as, tak? As mieczy, który mówi o ogromnej kreatywności, która do was przychodzi. Kiedy będziecie się bawić, wasze życie będzie rozkwitało. Dzielcie się również tym szczęściem i tą radością z innymi, żeby można było zarażać innych tym poczuciem takiego właśnie piękna w świecie. To nie jest teraz czas, żeby być bardzo poważnym, tylko jest czas właśnie, żeby się cieszyć. Żeby prawdziwie się cieszyć, żeby być spontanicznym. Nie podpisujcie żadnych dokumentów, które przyjdą. To może właśnie oznaczać tutaj ta ósemka, to może przyjść jakiś list, może przyjść jakaś wiadomość. I tutaj jest ta dwójka, która pokazuje, że tutaj macie się właściwie zablokować, więc być może jesteście tu w tym miejscu ostrzeżeni, żeby nie podpisywać żadnych dokumentów, czy nie sprzedawać domu, czy nie sprzedawać mieszkania, ani nic z tych rzeczy, ponieważ jest teraz czas na to, żeby się bawić raczej. Też nie przyrzekajcie nikomu niczego, bo możecie nie dotrzymać tej obietnicy. Dajcie sobie teraz czas i pozwolenie na to, żeby mieć dużo zabawy, a szczególnie z innymi, tak? Żebyście weszli w taki okres czasu, że takiej szczęśliwości. Tak przynajmniej mówi tutaj to święte przeznaczenie. Zobaczymy jeszcze, co nam powie talia bogini snu lub marzeń.
Poprosimy jedną kartę dla koziorożca. Wspaniała przyszłość. Macie przed sobą moment wspaniałości, przyszłości. Przynajmniej luty zapowiada się, że będzie to bardzo dobry czas. Może jeszcze tego nie odczuwacie, a może już odczuwacie. W każdym razie zawsze możecie połączyć się z tym waszym aspektem radosnym, który macie w sercu, tak? Bo my wszyscy jesteśmy tak naprawdę dziećmi Boga, tak? Jesteśmy dziećmi tego, co nas stworzyło, jesteśmy dziećmi kosmosu, wszechświata. Także co nam przeszkadza bawić się i czerpać radość z dnia codziennego, cieszyć się z tego, co przychodzi, cieszyć się ze śniegu, który spadł na przykład zimą. Więc jest to taka karta, która mówi o takim świetle, które jest w nas samych, tak? Tak jak to słońce tutaj świeci nam na głowy, tak my też mamy nasze światło wewnętrzne i pozwólcie sobie na to światło. Być może też tutaj chodzi z tą królową o to, żebyście nie byli trochę tacy oschli, bo ta królowa też potrafi być trochę taka oschła, więc pozwólcie sobie na więcej takiej elastyczności i radości, właśnie na śmiech, który rozładowuje napięcia. Pozwólcie sobie nawet w pracy na to, żeby zażartować, żeby rozładować napięcie albo stresy, bo komu to jest potrzebne tak naprawdę, ten stres? Nikomu, mam wrażenie. Tutaj jest afirmacja. Pozwalam mojemu wewnętrznemu światłu lśnić. Zobaczymy jeszcze jedną kartę stali białego zająca. Jest to mądrość białego zająca, który ma na imię Ursula. I zobaczymy, co Ursula nam tutaj chce powiedzieć na zakończenie tego czytania. Jakieś może ma porady. Może nas rozluźni. Taka fajna w kapeluszu. I z kociołkiem. Mądrość przodków. Tak. Przodkowie również się bawili, kiedy był na to czas. To oni też umieli świętować. Więc zobaczymy, co jeszcze tutaj powie nam autorka. W każdym razie Ursula tutaj ma światło takie właśnie, być może od przodków, może to jest to wewnętrzne światło, które w nas jest, które właściwie świeci, dostajemy jakieś przekazy z naszej duszy, z naszego serca. Tutaj ta Ursula jest pokazana, że stoi przed drzewem i tutaj wieje wiatr, bo liście lecą i tu ten wiatr przynosi głosy przodków, którzy nigdy nie są daleko. Oni po prostu tylko czekają na to, żebyśmy mogli i żebyśmy się na tyle wycieszyli, żeby ich usłyszeć. Tak się rozgadałam, że kamera mi się wyłączyła, więc nie wiem, gdzie skończyłam. Powiem tak. Jest to tutaj przekaz od przodków. Wieje wiatr i my słuchamy tego, co oni nam powiedzą, tylko jak my tego słuchamy? Czy my się wyciszamy, tak, na ten głos? Kiedy nie wyciszamy się, to możemy nie usłyszeć. Natomiast tutaj Ursula doradza, żeby na przykład zatrzymać się, stanąć, zamknąć oczy i w ciszy zapytać Wszechświata, zanim zaczniecie dzień na przykład robić to rano, żeby poczekać na jakiś sygnał, afirmację, która będzie usłyszana, tak, przez nas. Jakieś słowo, jakieś wrażenie, jakaś myśl. I to zazwyczaj w przypadku Ursuli tutaj, to jest coś, co ją zawsze rozwesela. Oprócz tego dostaje też odpowiedź i prowadzenie. Pamiętajcie, że radość i mądrość, która jest w was i te przekazy, które dostajecie i które pozwolicie sobie usłyszeć, spowodują, że zrelaksujecie się na temat życia, że zobaczycie, że jest to życie pełne słońca, radości, że właściwie można zrobić przyjęcie jakieś, czy jakieś uroczystości, można się cieszyć tak naprawdę z tego, co mamy, z tego, co jest wokół nas.
można podjąć decyzję o wyjazdach i właściwie nie ma tutaj w tym czytaniu też żadnego strachu. Jest dużo radości, dużo takiego poczucia, że wszystko układa się po mojej myśli, według tego, jak chcę, żeby się ułożyło. To jest wielka nadzieja na takie spełnienie. Przynajmniej na luty. Życzę Wam bardzo, bardzo udanego lutego i żebyście osiągnęli radość, szczęście i spełnienie. Pozdrawiam. Dużo uśmiechu też.